Z cyklu Mapa Wiary w Trójmieście, dzisiaj o drodze neokatechumenalnej. Zacznę od ciekawego wiersza księdza Jana Twardowskiego. Przeciw sobie, pomódl się o to, czego nie chcesz wcale, czego się boisz, jak wiewiórka deszczu, przed czym uciekasz, jak gęś coraz dalej, przed czym drżysz, jak wiesiące bez podpinki zimą. Przed czym się bronisz obiema szczękami. Zacznij się wreszcie modlić przeciw sobie. Oto największe, co przychodzi samo. Ten wiersz, myślę, że mówi bardzo wiele o nas, o człowieku. Najczęściej modlimy się za siebie, żeby się jakoś obronić. Ale przecież też odkrywamy to, co jest bardzo trudne w sobie. Czasami Bóg zaprasza, byśmy modlili się przeciw sobie. Ten wiersz odczytałem, by powiedzieć o drodze neokatechumenalnej, inaczej o neokatechumenacie, czy o wspólnotach neokatechumenalnych. Jest ich kilkanaście w Gdyni, między innymi w parafii świętego Mikołaja w Chylonii, parafii Ojców Redemptorystów w Gdyni Głównej i w Orłowie, parafii Matki Bożej Bolesnej. Taka wspólnota to najczęściej od 20 do 40 osób, które spotykają się regularnie na Eucharystii, na liturgii Słowa, które przechodzą pewną drogę, stąd droga neokatechumenalna. Ta droga to droga do dojrzałości chrześcijańskiej. Ale żeby do niej dojść, to warto skonfrontować się z tym, co we mnie stare, grzeszne. Właśnie warto modlić się przeciw sobie, czytając Słowo, które także jest Słowem bardzo często przeciwko mnie. Warto sprawować liturgię, by zobaczyć, że Bóg chce coś we mnie zmienić i ma moc też to zmienić. Wiele osób, które podjęło formację w neokatechumenacie, doświadczały tego, że Bóg rzeczywiście jest kimś, kto może we mnie zmienić to, co wydaje się nie do zmiany. Moje schematy myślenia, moje rodzinne przyzwyczajenia, moje trudne rzeczy, które mnie bolą i bolą też innych ludzi. Co to jest neokatechumena? Można by powiedzieć, że to inaczej wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kiedy w starożytnym kościele katechumenów przygotowywano do chrztu, to przygotowywano ich przez kilka lat, czasami 3 lata, i wprowadzano ich w chrześcijaństwo. Dzisiaj większość ludzi w Polsce i w wielu innych krajach to są ludzie ochrzczeni, ale zostaliśmy ochrzczeni i czasami nigdy nie wprowadzeni w tajemnicę chrztu, w to, że ten chrzest we mnie może coś zrobić. Stąd neokatechumenat jest pewną propozycją odkrycia chrztu. W jaki sposób? Nade wszystko przez zobaczenie tego, że Słowo Boże, Pismo Święte jest Słowem żywym i że jest Słowem, które jest pełne energii, które jest jak miecz obosieczny, to znaczy, że ono może zmienić moje postępowanie, może zmusić mnie do tego, żebym zrobił krok w życiu. Papież Franciszek często mówi, że wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się poruszy. A właśnie wiele osób we wspólnotach neokatechumenalnych ma takie doświadczenie, że Słowo mnie poruszyło, że ono zmieniło, spowodowało jakieś decyzje w moim życiu. Dalej, wspólnota neokatechumenalna oparta jest oprócz Słowa na Eucharystii. Sprawowanie Eucharystii i odkrywanie liturgii. Tego, że owszem, ta liturgia to jest Opus Dei, czyli dzieło Boże, ale ta liturgia to właśnie też dzieło ludu. Mogę w nim uczestniczyć, mogę tę liturgię przeżywać czynnie. W takiej małej wspólnocie jest to bardzo piękne. Można doświadczyć tego, że liturgię się celebruje, przygotowuje się ją, wkłada się w pewien wysiłek i że ten wysiłek jest nie tylko w księdzu, który tej liturgii przewodniczy, nie wiem, w ministrantach,
ale w każdej osobie, która przychodzi na tę liturgię w tej małej grupie, może być właśnie takie doświadczenie, że ja w niej czynnie uczestniczę, że właśnie nie jestem obserwatorem. Jest to piękny rys wspólnoty neokatechumenalnej. I trzeci filar, czy taki trzecia część trójnogu, na którym oparta jest wspólnota, to jest doświadczenie małej grupy ludzi, małej wspólnoty, z którymi idzie się tą drogą wiary, która ma swoje etapy, ale też która ma swoją ciągłość, co jest bardzo charakterystyczne. Myślę, że wiele z osób ma doświadczenie tego, że coś we mnie poruszyły, jakieś rekolekcje, misje parafialne. Ale co po tych misjach, co po tych rekolekcjach? No i właśnie neokatechumenat to jest takie doświadczenie ciągłości. Jestem w małej grupie, która ma swoją drogę, która ma swoje itinerarium, czyli pewną drogę, określoną drogę wiary. Ta droga ma stopnie wtajemniczenia. I nie chodzi tutaj o jakąś tajemniczość, która miałaby odgradzać nas od innych, ale właśnie o tajemniczość dla mnie, który mogę coś głębiej poznać. Mogę głębiej poznać Słowo, mogę głębiej poznać samego Boga, mogę głębiej poznać Kościół jako wspólnotę ludzi. I to, co jest też bardzo piękne w neokatechumenacie, to rodzące się poczucie misyjności. Wielu ludzi w neokatechumenacie poświęca swoje życie po latach formacji, by być nie tylko uczniami Jezusa, ale misjonarzami. Stąd stają się katechistami, czyli takimi rodzicami chrzestnymi dla tych, którzy zaczynają taką drogę. Niektórzy z nich wyjeżdżają za granicę. I to ciekawe, że nie tylko księża, prezbiterzy, nie tylko osoby samotne, ale także rodziny. I są wysyłane przez papieża wiele miejsc na świecie, gdzie dzisiaj ludzie już nie wierzą w Boga, albo żyją tak, jak gdyby Boga nie było. Ci, którzy właśnie postanowili i doświadczyli tego, że Bóg jest kimś, kto mnie przemienia, że Ewangelia jest rzeczywiście czymś żywym, jest czymś skutecznym, może łączyć nasze rodziny, może scalać nas wewnętrznie, może nas uzdalniać do miłości, aż właśnie do takiej miłości na miarę krzyża, do tej miłości, którą Jezus pokazał, kochając nieprzyjaciół. Na mapie wiary, neokatechumenat, droga neokatechumenalna, która przeżywa swoje 50-lecie powstania w roku 2018, jest rzeczywistością, która jest propozycją dla wielu osób. Nie jest oczywiście jedyną rzeczywistością w Kościele, ale jest pewną głęboką propozycją dla wielu ludzi, którzy dzisiaj poszukują Boga i autentycznego życia chrześcijańskiego. Byli zwykłymi ludźmi, jak ja, jak ty. Zarzucali swe sieci w jezioro, ściągali podatki w ramach miasta. Wśród nich, o ile pamiętam, nie było żadnego uczonego, a ten, którego nazywali mistrzem,